Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj T-Volt, witam was w kolejnym odcinku Batman Arkham Knight. Zabieramy się za walczenie tutaj z paroma kolegami. Żałuję, że się za to nie zabrałem przed chwilą, ponieważ teraz troszeczkę tutaj powiedzmy się rozpierzchli dookoła, ale to nic, to nic. Zastanawiam się, czy... Nie chcę tego, o Jezus Maria, jak ja daleko jestem. Nie, zawsze podejrzanie wychodzi tak, że wcale nie jestem aż tak daleko od tego Batmobilu. Podejrzana sprawa, człowiek Riddlera, no to se kurwa nie poznajduje zagadek. Żaden sposób tam nie wjadę, co? Nie mam żadnego sposobu, żeby sobie pomóc. Może ich chociaż ściągnę w jedno miejsce, strzelając im w tą bramę. Przejęli się chociaż trochę? A może i trochę się przejęli? Dobra, robimy taką akcję. O kurwa. Dobra, tutaj Teges. Dobra, no. O, proszę bardzo, o to mi chodziło. Drugi. Trzeci. Czwarty. Proszę, niech ten piąty tutaj podszedł. Dobra, nie do końca podszedł, ale poradzimy sobie. O, jak doskoczyłem, ja pierdolę. O kurwa mać. 5 metrów przeskoczyłem, żeby do niego doskoczyć. Dobra, w miarę się udało, w miarę się udało. Powiedzmy, że poszło zgodnie z planem. Jak już pewnie zauważyliście, moim pierwszym celem jest oczyszczenie Gotham z tych wszystkich punktów milicji i tak dalej, a dopiero potem chcę się zająć całymi innymi rzeczami, czyli kurwa wiecie o co chodzi, no ja pierdolę, czyli pingwinami i tak dalej. To się powinno udać, proszę bardzo, jak ładnie. Zawsze jak mam okazję zajebać dronka, to bardzo chętnie to zrobię. Dobra. A ja tu muszę jeszcze zdetonować. Kurwa, jaki ze mnie debil. Ja zapomniałem, że kurwa, przecież ja tu muszę jeszcze zdetonować, żeby oni padli. A ja sobie w poprzednim odcinku chyba rozklejałem ten żel wybuchowy, a go nie detonowałem. Bardzo kurwa inteligentnie, Tivur. W chuj inteligentnie. To się tutaj nie uda za bardzo. No może dolecę do tego kolegi w sumie, jak się postaram. Tam kolejny dronek sobie lata, jak widzicie. Może sobie troszeczkę przypikuję. Troszeczkę wylecę w górę i powinno być dobrze chyba. Na, ląduj na dronie, dziękuję bardzo. Jak już mówiłem, muszę pamiętać o tym, żeby to kurwa detonować, bo inaczej to nie ma większego sensu. Dobra, wpadniemy do wody, ale się wywalimy na ziemię. Kurwa, bez przesady, dron nas nie zabije. O, co się tutaj dzieje? Co to jest za miejscówka? Snajpera tam mamy, tylko co on tam kurwa robi? Dlaczego on tam jest? Ha, co się tutaj dzieje? A to strażak tam jest chyba. Dobra, czekajcie. Podlecę sobie tam, jak tylko snajper nie będzie tutaj celował. Strażak. Dobra, niech właśnie snajper przyceluje w drugą stronę. Ja sobie chcę oblecieć tutaj i wlecieć do naszego tutaj snajpera i go zaskoczyć, żeby mi czasem tutaj żadnego kuku nie zrobił, kiedy będę wykańczył jego kolegów na dole. Dzień dobry. Frajer. Dobra, ale tutaj są koledzy z bronią. No kurwa, po pierwsze to tutaj jest kolega, który ma kurwa ten zakłócacz mojego trybu detektywa. Ale to się da w prosty sposób rozwiązać. Muszę go tylko wyczaić. To tamten skurwiel. No, szlak by to trafił. O, proszę bardzo. Dobra. Zakłócacz wyjebany. Mamy 4 kolegów z bronią, którzy chronią jednego strażaka, co? No dobra, no okej. My head was gonna blow. Your girlfriend was gonna blow me. Ta, mamy tutaj strażaka. Zdecydowanie. No dobra, zajmijmy się nimi w takim razie. Czy ja tutaj mogę zrobić coś ciekawego? Wielokrotny knockout z zastraszeniem. A spróbujmy, kurwa. Dobra, kurwa mać, kulka dymna. I chcę ich zacząć tutaj napierdalać. I tego też, proszę bardzo. To niekoniecznie jest taki dobry kurwa pomysł. Jezus Maria, nie, bo mnie zajebią. Nie, kurwa, co ty robisz, Batuch? Ja pierdolę, biję ciągle tego na ziemi. Ooo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 
Pocałuj mnie w brodę, kurwa, znaczy w dupę, brodą. Jezus Maria, a się pojebało. Jeszcze, kurwa, ten wielokrotny knockout z zastraszeniem byłby mega spoko, gdyby nie to... Milicjanci dostosowują swoje zachowanie, przez co są mniej narażeni na rozwałki. Przez co, kurwa, wiecie, no, no, nieważne, no, była tam ta skrzynka i nie mogłem zrobić bardzo fajnego tego z wielokrotnego knockoutu z zastraszeniami. No i wszystko chuj, krótko mówiąc, no ale cóż, no. Jest jak jest, snajper tam też niestety nadal jest, ale znowu sobie polecimy go, załatwimy i tym razem może lepiej to wszystko wyjdzie. Mam przynajmniej taką szczerą nadzieję. Jacy oni niemili dla tych strażaków. Co wam ci panowie strażacy zrobili? Skurwysyny. Jak oni tak mogą? Dobra, mamy tego kolegę, który ma mój zakłócacz mojego trybu detektywa. Nie wiem, jak on sobie w ogóle skombinował taki sprzęt. Na. Kurwa! Nie trafiłem! Cichy knockout. O kurwa, jak ja to zrobiłem w ogóle? Nie planowałem tego za bardzo. Ale no dobra, no, ja nie mam nic przeciwko. Rozpylimy sobie to tutaj na wypadek, gdyby przyszli, zobaczyli. Nie no, zajebiście całkiem, o to mi chodziło. Znaczy, przepraszam. O to mi chodzi w takim ogólnym zamyśle, nie? Ale na pewno nie chodziło mi o to teraz. Dobra, nie ma co im tutaj robić wielokrotnego knockoutu z zastraszeniem, są za daleko od siebie. A dwóch nie będę załatwiał tym knockoutem z zastraszeniem, bo to też marnowanie knockoutu. Tam jeszcze dwóch Pausztajnów sobie łazić. Kiedyś tam, tamtego bym chyba dał radę dorwać jakoś. Gdybym tam dał radę jakoś się przemieścić tylko. Tam, no dobra, chodźmy tutaj, tak daleko. O, mogę się, mogę sobie to anulować w pewnym momencie, to jest taki plus. No patrzcie, jak się wypuszcza tutaj, ojeju, jej. Chyba, kurwa, cię zdejmę. Tylko się odwróć. No zdecydowanie musi być zdenerwowany. Proszę bardzo, cichy nokaucik, idealnie. Dalej nie znaleźli tam tego jednego kolegi. To jest w sumie dla mnie duży plus. Wejdźmy jeszcze wyżej. A dobra, tutaj. To będzie dobra pozycja startowa. Co tam się u nich dzieje? Dużo z nich się zebrało na środku. Chodźmy sobie, wylądujmy ponownie na tych tutaj balaskach, nie? Mam nadzieję, mi się kurwa uda. Nie, oczywiście kurwa, że nie. Wypierdalam, no już, nie musisz mi spowalniać czasu, bro. Wiem, co się dzieje. Lecimy do góry. Jeszcze wyżej. Ui! Aj chuja mi teraz zrobicie, kutasy. Co wy na to? Mogę was, mogę nawet któregoś, wiecie, co zrobić? O, trochę za daleko jestem, żeby to zrobić. A chciałem ich pokierować do ich kolegi, ale to się za bardzo nie uda. Tu chcę zejść. Tu. Dobrze, udało się. I don't believe it. No i nie udało mi się tam wylądować. Kurwa mać, no. Nie wierzę w to po prostu czasem, jakiego ja mam kurwa pecha. A chciałem, tak ładnie tam chciałem wylądować i chuj, dobra, spróbuję jeszcze raz. O, wow, udało się, już kurwa myślałem, że znowu mi skręci w złą stronę. O, niech czwarty przyjdzie i mam ich wszystkich. Chodźcie tu, kutasy! Dobra, jebać was. Pierwszy. Drugi. Do tamtego doskoczę, doskoczę, idealnie. Bałem się trochę, że mi ta budka zasłoni tutaj widok, ale ostatecznie się udało. Uratuj, strażak Scott! Jej, uratowałem cię, strażaku. Tak trochę, powiedzmy, odszedłem tutaj od mojego planu, ale jak już się natknąłem na strażaka, to czemu nie miałbym go uratować? Some of your crew are back at GCPD. They're safe. You don't know how good it is to hear that. Even before tonight, these past weeks have been hell. Layoffs, fires springing up everywhere. Everywhere. Yeah. We had more in one week than we see in two months. The chief stepped up, though. We all saw him fighting for jobs, trying to keep us together. These guys, Batman, they're all I've got. I'm going to find them, I promise. Wait here. An officer is coming for you. Trochę pewny siebie jesteś, Batuch, że tu zaraz oficer przyjedzie jakiś. Dobra, strażakami się nie będziemy zajmowali, bo to jest straszna jebanina, chyba że, no... No nie, prawdopodobnie nie, tak samo jak zagadkami Riddlera, ale wyścigi Riddlera całkiem interesująca perspektywa. Dobra, widzę, że nie mam żadnego tego oznaczonego niestety. Dobra, no właśnie, muszę sobie je poznajdywać, ponieważ niestety nie mam ich tutaj zaznaczonych. O, tutaj mamy jeden. Siema. Pięknie.
changed the way I looked at things. Thought I could make a difference. Jak ja miałem wrażenie, że dźwięk trochę wyłączył. Dobra, jebać to. Wezmijmy Batomobile Dayo. Chcę podjechać z drugiej strony, ponieważ wydaje mi się, że było tam perspektywa tutaj wyważenia drzwi, czy kurwa coś. No nie, no tędy na pewno nie, ale tutaj wydawało mi się, że coś było. Nie, to jest po prostu kurwa zwykła brama i chuja tutaj zrobię, tak? Dobrze myślę? Dobrze kurwa myślę, chuja tutaj zrobię. Ech. Znaczy wjadę tutaj do góry? Nie, chyba nie. Dobra, jakby się wami tutaj panowie zająć, ponieważ wygląda mi ta wasza baza tutaj na strasznie skurwysyńską, dlatego zawieźmy się tutaj. Może mnie nie zauważą. Nie, bo są kurwa debilami. Wszyscy mają kurwa broń, ja pierdolę. Dobra, jedno chcę zrobić na pewno. Wyłączyć tego dronka. Włączyć tego dronka i może przy okazji wyłączyć paru No kurwa, przepraszam! ogólnie mam tutaj takie jedno bardzo ładne wejście do środka poprzez tą kratkę. Zdecydowanie fajna opcja, tylko przydałoby mi się... Ja nie mam niestety wykończenia z zastraszeniem. Co teraz bardzo mnie udupia, szczerze mówiąc. A nie, mam! Nie wiem, no nie załatwię jakiejś mega dużej grupy, póki się nie zbiorą w jednym miejscu. Chyba, że będę skakał tak od jednego do drugiego. Ale do tego też by musieli być w miarę nieźle ustawieni. Tutaj tego i tamtego i może jeszcze tamtego bym dał radę załatwić. Dobra, spróbujmy. Tego. O chuj, już widzę, że się kurwa nie uda. A nie, dobra, udało się. Rozpierdoliłem po prostu kurwa murowaną ścianę. Kulka dymna dziwko. Pod ziemię schodzimy. No schodź pod ziemię. Dobra, widzę, że mi kurwa nie pozwoli. Więc spierdalam! Yeah! I znowu wchodzimy pod ziemię. Tak jest, czemu kurwa nie? Właź. Nie będą się spodziewali ataku z pod ziemi. Gdzie oni jeszcze są w ogóle? Jeden jest? Dwóch? Jeden? Tylko kurwa jeden? Seriously? Lololol, dobra, cichy nokaut i chyba po nich. Dobrze myślę? No kurwa dobrze myślę, nie ma już tutaj ani jednego. Trol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 . Dobra, to było łatwiejsze niż przypuszczałem. Ten wielokrotny nokaut mi się strasznie podobał. Przejebałem się przez jakąś betonową blokadę i bum, nie ma ich. Dobrze, dobrze, jebać wasze blokady, milicjo. Nie lubię was. Founders Island już w dużej mierze prawie oczyszczone. Dobra, kutasy, gdzie są te wasze posterunki w tej chwili? Bo to może być najtrudniej to może być teraz to szczerze mówiąc znaleźć. Dobra, wiecie co, może wezwę sobie Batmobila. Prościej będzie to znaleźć za pomocą Batmobilu, tak mi się wydaje. Aczkolwiek mogę się mylić, jeszcze mamy te miny całe, które odpowiadają za zapełnianie miasta dronkami. Zobaczmy sobie, jak jest na tej wyspie. Urządzeniem wybuchowe drony. Dobra, tutaj nie ma ani jednego, tam jest jeden punkt kontrolny, więc jedźmy na tą wyspę tutaj. Wyznaczę sobie punkt. Prowadź mnie, gro. Prowadź mnie, gro, i szukamy tego punktu. Niewiele ich tam zostało. Na tej górnej wyspie tylko jeden, na tej prawym dolnym rogu wyspie został tylko dwa. I będzie gotowe. Wszystkie punkty załatwione. Zobaczymy, czy uda nam się to w tym odcinku wykonać. Oby, byłoby miło. Nie wiem, kurwa, szczerze mówiąc, właśnie gdzie ich szukać, to jest najgorsze. O! Mam kurwa szczęście w życiu, wiecie? Mam szczęście. Kolejny. Co ich tam kurwa jest tyle? Ha, tam jest strażak kolejny. A ja mam kurwa szczęście co do tych strażaków, tak bym jestem gotów stwierdzić. Zobaczą mnie tutaj? Jedziemy. Pierdolcie się wszyscy. Mamy tu paru kolegów z bronią, więc to ich na pierwszy cel obiorę. A resztę damy radę zajebać tak naturalnie. Ło, kurwa, kombinacja z batarangiem całkiem fajnie wyglądała, muszę przyznać. Tam jeszcze jeden zipie. Do widzenia!
Dziękuję bardzo, panie strażaku. Widziałeś to, kurwa? Widziałeś, co odjebałem? Jezus, Marek, to było zajebiste. On sam powinien takie coś powiedzieć. Ja pierdolę, Batman, aż ciebie przechuj jest, no. It's okay, Lieutenant. You're safe. It's okay, Lieutenant. I'm awesome. I tried, Batman. I tried to help, but I wasn't strong enough. It's not your fault. Wherever flames may rage, give me strength to save a life. Those ain't just words. We're supposed to live them. Find the others, please. Wait here. An officer will take you to safety. Hmm. Raczej nie ma tutaj żadnej grubszej fabuły, powiedzmy, w tych misjach ze strażakami, poza tym, że mamy, kurwa, uratować strażaków, tak mi się wydaje. Ale dobra. Przeskoczmy sobie tam na drugą stronę. Czy dam radę? Kurwa, dałem radę jednak. Jednak jestem, jest trochę we mnie jeszcze agility. Dobra, jaką mamy tutaj sytuację? Rozkminimy sobie. Mamy 3 wieżyczki i jednego kolesia. Co, kurwa? O chuj. A to interesująco. 3 wieżyczki, jeden koleś. Jak one w ogóle tam skanują? No całkiem sporo skanują. Najlepiej będzie, wiecie co robić? Trzeba się ciągle na te, kurwa, automaty patrzy. Trzeba wyłączać te wieżyczki i je likwidować. Tak mniej więcej. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ląduj, ląduj. Załatwmy tą na dobry początek, póki tamta jest załatwiona. On, kurwa, cały czas będzie coś chyba w tych automatach przeglądał, coś tak czuję. Pewnie tak. Kurwa, sam gościu w checkpoincie, tego to bym się nie spodziewał, szczerze mówiąc. Trolololololololo. On się skapnie, że ja tą wieżyczkę w ogóle zdjąłem? Nie, kurwa, nie skapnął się, że mu tu światło jakieś świeci. Do widzenia, panie kolego. Cios nokautujący. O, ho, 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 ho. Ojej. No beka, po prostu beka z tym punktem. Jeden ziomek. I kurwa, gra myślała, że 3 wieżyczki mnie powstrzymają. Beach, please. Nic mnie, kurwa, nie powstrzyma. Dobra, mamy 2 pozostałe checkpointy w tej naszej mapce tutaj, znaczy na wysepce znajdującej się tutaj na dole, więc let's do this, podjedźmy sobie tam w miarę najkrótszą trasą. Co ten Batmobil robi? Ach, Jezu, co ja robię? Kto mi dał prawo jazdy Batmobilem? Ile ludzi? Yeah, yeah! Razimy, ich powinno teleportować do aresztu na przykład, o. To by była technologia, z którą mógłbym żyć w dzisiejszych czasach. Widzisz, kurwa, przestępcę, wysyłasz jakiegoś requesta i go teleportuje do aresztu, albo morduje od razu. Zależnie od przestępstwa. Dobra, posterunki, kurwa, zaraz zobaczymy, kto jest bardziej cwany. Strażak. Strażak jest gdzieś tutaj u góry. Tam jest strażak. O kurwa, ile tam gości jest w ogóle. Znaczy, jakie to jest podejrzane, że kurwa nagle tylu strażaków jestem w stanie znaleźć, nie? Przedtem w ogóle tych strażaków, kurwa, nie znajdowałem, a teraz bum bum bum, strażak za strażakiem, kurwa. To co? Kulka dymna i napierdalamy? To chyba najlepszy pomysł. A, dobra. Spróbujmy. Podwójny knockout, kurwa, nie o to mi chodziło, ale mogę... Aha, dobra, dobra, nie. To poszło jednak zgodnie z moim planem. Dobra, teraz go najebać temu i ich mordujemy. Chodź tu, dziwko. Bang! I załatwione. Dzień dobry, panie strażaku. No kurwa, tylu to 3 strażaków pod rząd nagle poznajdywałem. Jest i tak w cholerę więcej, ale i tak mam 100 razy większe szczęście niż kiedy grałem fabułę. I've had a bad feeling about this city for weeks, ever since the fire started. I need more evidence to be certain, but I think your crew was tackling the work of one serial arsonist. Great. Guess it wouldn't be Gotham without a crazy pyro running loose, huh? You know, the chief always said we'd get through it. But I don't know anymore. Not after this. Everything's going to be okay. You'll be safe with the rest of your men back at GCPD. Mam wrażenie, takie podejrzane, wiecie, takie swędzenie w tyłku. O kurwa.
że to mógł być ich szef, że to mógł być ich szef, który te pożary powodował, bo tak jak jeden ze strażaków powiedział, on chciał utrzymać tą drużynę w kupie, żeby to się, znaczy drużynę, no tych strażaków po prostu, żeby nic się im nie stało, żeby nie rozwiązali tego ich teamu i tak dalej. On mógł tutaj coś popodpalać po prostu, żeby oni mieli robotę, żeby oni potrzebowali tych dodatkowych ludzi. Nie, dobra, jak mówiłem, no brakuje nam dwóch posterunków, które są zlokalizowane gdzieś tutaj, na tej wyspie, tylko kurwa gdzie? O Jezu, co się dzieje? Jaka dziwna ikonka była, kręcące się nietoperz prawy dolnorogu i gra się jakoś tak dziwnie doładowywała. Cholera, na dół nie chcę spaść. Co wy tam mówicie, że was nie złapię? Halo. Siema. Tego mogę załatwić jakoś tak śmiesznie, kurwa, nie wiem. Aha, z Batmobilem! Bardzo chętnie. Tego nie chcę załatwiać, tego chcę tylko kontrować. Jak miło. Nie, bo jeszcze go załatwię, Jezus Maria. Nie chciałem go załatwiać. Kurwa, ten mnie teraz kopnie? Nie kopnął mnie, jak miło. Spierdalaj! Tego chcę załatwić. O, i przesłuchujemy, dziękuję bardzo. Riddler, talk while you still can. I'll tell you everything I know. It'll do. A jakoś tak sobie wymyśliłem, że go kurwa przesłucham. No ale właśnie kurwa najgorsze, że ja nie wiem, gdzie ja mam szukać tych cholernych zagadek, bo to wyspę, znaczy zagadek, tych punktów milicji, bo wyspę jest mimo wszystko kurwa całkiem spora. A, no ale dobra, no pojeździmy jeszcze sobie troszeczkę. Jakiś taki dziwny znaczek Batmobila mi się przed chwilą pokazywał, nie wiem co to miało oznaczać. Wszystko pamiętaj, żeby nie przejeżdżać przez mosty, bo wtedy wyjadę na inną wyspę. Jeszcze żebym się nie zorientował, że przejadę i kurwa będę normalnie zachodził w głowę. A, tutaj? Tutaj coś się dzieje? Nie, tutaj są... A, nie, to nie to. To posterunki milicji, niektóre potrafią też jeszcze chamsko być jakoś tak wyżej ulokowane. Tempe chuje! Aha, muszę przytrzymać, żeby użyć tego systemu śledzenia. Nie wiem po chuj, jak go kurwa ścigam w ogóle. No giń! Jeszcze ktoś tam kurwa jest? Nie? To dobrze. Jestem dalej na właściwej wyspie? A jestem, no właśnie byłem bliski wyjazdu teraz, ale nie chcę opuszczać tutaj tego klimaciku. Wspaniale jest na tej wyspie. Moja ulubiona, zdecydowanie nie, tak naprawdę to nie. Jebać wasze samochody, tylko mój samochód jest prawilny. Policjanci tutaj w ogóle bardzo ambitnie dalej ścigają w swoich wozach przestępców. Propsy dla nich za to. Nie wiem, no kurwa, nie wiem, gdzie jeszcze mogą być te posterunki. Czy ja mogę... O! Aha, kampania na rzecz demilitaryzacji mi się odkryła. Jak będę tak jeździł, no to w końcu odkryję, nie? Czy ja teraz nie przyjadę na inną wyspę tym? Nie, to jest jakiś taki ogromny, kurwa, tunel. Nie wiem, czy ja chcę tym tunelem jechać koniecznie, bo to, szczerze mówiąc, nie za bardzo mi się opłaci. Uderzenie bokiem. Nie będę uderzał jakiegoś losowego samochodu bokiem, chociaż... A może będę? Chociaż teraz tymi autami to chyba tylko i wyłącznie przestępcy jeżdżą. Czy to jest posterunek? Niestety nie. Boże jedyny, że ja co będę kurwa teraz jeździł i szukał tego i szukał jak debil. Se kurwa wymyślili te posterunki. Kto wam kurwa wymyślił te posterunki? Ja nie wiem, czy w ogóle gra mi oznaczy takie posterunki, jeżeli przez pewien czas żadnego nie załatwię, to czy dostanę jakieś, wiecie, informacje o tych posterunkach? To nie jest powiedziane, że ja je w ogóle dostanę. Na razie jeżdżę tak przy obrzeżach i gówno widzę, szczerze mówiąc, z tych posterunków. Potrącam tylko ludzi i rażę ich prądem. Morduję tutaj jakichś losowych randomków. Objechałem większość wyspy. Chuja znalazłem. Kontynuujmy. A może wiecie co? Może lepsze będzie, szczerze mówiąc, jak będę latał. Mam wrażenie, że te ostatnie posterunki mogą być w jakichś takich bardzo kurwa dupianych miejscach. O! Za to mogę dronka załatwić. Dronka bardzo zawsze chętnie załatwię. Nie dolecę. Nie udało się. Kurwa mać, no. Czemu te dronki muszą latać akurat tak,
kurwa, żeby nie dało się na nich wylądować. Znaczy, no, rozumiem, że jest tutaj jakiś ukryty sens w tym wszystkim, nie? Żeby ich Batman nie mógł rozpierdolić, ale... A, gdzie te wasze pierdolone posterunki mogą być? O, prawie przypierdoliłem w jakiś blok. No mam wrażenie, że lepiej będzie latać mimo wszystko i tego szukać, bo właśnie jak już mówiłem, niektóre posterunki są w takich dupianych miejscach ustawione, że czasem są przy ulicy, a czasem nie są przy ulicy. O! Próbuję się tutaj wyszczeliwać z jak największą mocą, jak tylko daję radę. W większości przypadków udaje mi się nacisnąć ten pieprzony przycisk 5 razy. Aczkolwiek nie zawsze jest to takie proste. Dzium! A tutaj też. To jak mocno się wystrzelimy, często zależy też od tego, jak długo lecimy tak naprawdę. Więc to nie jest tak, że się przyciągamy na 5 metrów. Naciskamy przycisk 5 razy i jeb, kurwa, jesteśmy normalnie, szalona prędkość, tutaj Hot Wheels i tak dalej. Hot Wings, tak, KFC. No idea, kurwa, gdzie te zasrane posterunki są, a nie chcę mi się tak latać jak pojebany i szukać tego, szczerze mówiąc. Aczkolwiek mimo wszystko chciałbym je wszystkie rozpierdolić. Tutaj ja myślałem, że o, tak jeszcze, o kurwa, tu mi się zaznacza i tu mi się zaznacza i tu, Boże, ile tego mi się zaznaczyło. No a potem przychodzi co do czego, kiedy właśnie się chce zrobić je wszystkie pozostałe. Właśnie się ląduje w takiej dupianej, kurwa, sytuacji, kiedy zostały dwa na jednej wyspie. I kurwa, zajebiście trudno będzie je znaleźć. No dwa pierdolone punkty kontrolne. Nie mam tutaj żadne w tych moich misjach, nic mi nie pomoże, nie? Chuja mi nie pomoże. Dobra, to może, kurwa, zakończyłem ten odcinek dość chowy. Gdzie jest Azrael? Azrael's back, sir. GCPD choppers reported a burning bat symbol in the Chinatown area. Dobra, spróbujmy jeszcze zrobić jedną rzecz związaną z Azraelem i potem już skończymy odcinek. Ponieważ mamy już te 30 minut, a potem się zastanowimy, co porobimy. Nie wiem, może ja jakąś mapkę sobie odpalę i pomiędzy odcinkami po prostu sobie obczaję, gdzie mogą być te punkty. Pojadę sobie tam, poza odcinkiem, oznaczę je, a wykonamy je już razem podczas odcinka. Czy ja dolecę do tego dronka? Dolecę do tego dronka. Oby. Bardzo bym był szczęśliwy. Tak, tak, będzie dobrze. Yeah, dziękuję bardzo. Explosion. Yeah, proszę bardzo. Kurwa, no nie o to mi chodziło. Tam mamy Azraela gdzieś u góry. Lecimy do niego. Lecimy do niego i stajemy się nim w sumie. Musimy. Muszę ten znaczek nietoperza wypatrzeć gdzieś tutaj w okolicy. Tam mamy w ogóle zagadkę Riddlera, która jest oparta na jakichś ludziach. Dobra. Mamy tutaj znaczynek. Siema, Azrael! Co tam słychać? Walczymy! Znaczy, ty walczysz. Maska mu się musiała doładować. I am ready. Kurwa, niby wielki płonący znak nietoperza na dachu budynku, a jednak mimo wszystko jak grałem i grałem, tak ani razu go nie zauważyłem. No dobra, przejebana sprawa. Tego tutaj bym powstrzymał bardzo chętnie, broń bym sobie podniósł. Temu muszę zdjąć to, żeby było mi wygodniej. Poużywajmy trochę mojej pałki tutaj, tego skontrujmy. Ach, żeby mnie tylko żaden paściarz nie uderzył, to będę szczęśliwy. Kurwa mać, no i zjebałem. No i zjebałem, bo mnie złapał skurwysyn, nie zauważyłem go. Spróbuj ponownie. Nie było tak źle, tylko muszę teraz trochę lepiej do tej sprawy podejść. Tutaj robimy tak. Uderzmy go może. Podnieśmy sobie broń. I co, napierdalamy, tego powstrzymajmy. Tacy, którzy właśnie będą szarżowali na mnie, stanowią dla mnie największe zagrożenie, niestety. Ponieważ ich trudno jest czasami zauważyć. A robią największe, kurwa, szkody. Chuj, pomyliły mi się przyciski, nie wiem czemu, kurwa, ciągle chcę robić kontrę za pomocą kółka. Znaczy kontrę, przepraszam. Chcę uciekać za pomocą kółka, to zdecydowanie nie tak, kurwa, działa.
Podnieś sobie chcę broń, tamtego chcę powstrzymać. Niestety powstrzymywanie tego paściarza przed biegnięciem na mnie sprawia, że upuszczam broń, co trochę psuje wszelkie moje plany. Plus tych wszystkich zadań jest taki, że tu nie chodzi, kurwa, o jak największą tą. Spierdalaj od niego, nie będziesz go, kurwa, podnosił. Tu nie chodzi na szczęście o jak największą kombinację, tylko tutaj chodzi o to, żeby nie być trafionym i właśnie mi się udało. 39 combo, tak więc not bad at all. You're a competent warrior, but one final challenge awaits you. Contact me when you're ready. Be prepared for my victory when I return. He's nothing if not persistent, huh? You still don't seem convinced. Just keep compiling the data, Alfred. It might interest you to know I've been researching the insignia on Azrael's armor, and it appears to bear the motif of the Sacred Order of Saint-Dumas. The order dates back several hundred years. They have a sworn mission to protect Gotham, but records are scarce, with many speculating their existence was nothing more than a myth. Good work, Alfred. See what else you can find. No. Punktów modyfikacji w ogóle otrzymujemy od chuja, nie mam już po prostu co na co ich wydawać, 17 mam, może sobie coś na walkę powydać, ale jak mówiłem, dzięki za oglądanie, nie, tego jeszcze nie mówiłem, dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że się wam podobało, jeżeli tak, to nie zapomnijcie ocenić tego odcinka i do zobaczyska następnym razem, trzymajcie się, pa pa!